W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nie tylko jak, ale czym wykonać perfekcyjną kreskę na oku. Uwielbiasz kreski? Oczywiście. Zaczniemy jak zwykle od podkładu. Nakładamy podkład pędzelkiem, cieniutką warstwę. Całość leciutko pudrujemy. Troszeczkę wymodulujemy już twarz pudrem ciemniejszym. Nanosimy dość dużym pędzlem. Koli z tymi ruchami na boki twarzy. Powoduje to efekt wymodelowanej, wyszczuplonej trochę twarzy. Przechodzimy do kresek. Najpopularniejszym chyba produktem jest czarny liner w flamastrze. My go nazywamy flamastrze, bo wygląda jego końcówka, jakby był flamastrem i faktycznie w ten sposób maluje. Należy go docisnąć i jednym ruchem takim zdecydowanym spróbować narysować kreskę. Pokażę Ci, jak można fajnie przygotować oko. To jest ulubiony mój trik. Sama jak się śpieszę, potrzebuje się mocniej pomalować, to używam taśmy klejącej. Naklejam tam, gdzie ma być wykonana kreska. Otwórz oko. Czyli pod rzęsy i robię sobie taką linię. I teraz nie otwieraj przez chwilę. Robicie kreskę wzdłuż linii rzęs i wyciągacie ją na zewnątrz. Ważne jest, żeby zewnętrzny kącik był zawsze ku górze i zawsze kończył się bardzo cienko. I no, w tym pomoże nam właśnie ta taśma klejąca. A wewnętrzny kącik oka powinien być do zgubienia narysowany. Czyli tak bardzo cieniutko, że linia wchodzi między rzęs. Jeśli chcemy powiększyć, podmodelować oko, możemy troszeczkę zwiększyć grubość nad źrenicą. Tutaj czujecie, że jest środek oka, więc w tym miejscu powinno być takie jakby uwypuklenie. Zamykamy oko i odklejamy taśmę. I teraz zobaczcie, końcówka będzie prześliczna. W szybki, prosty sposób wykonana klasyczna, nie za szeroka linia. No, ambaras, żeby z dwóch stron było tak samo. Bardzo często zdarza się, że mamy zupełnie asymetryczne dwie części twarzy. Jedna powieka bardziej opada, druga jest podciągnięta ku górze. Nie przejmujcie się aż tak bardzo. Wykonajcie w miarę poprawne kreski, ale nie dążcie do tego, żeby były super idealne, bo to właśnie ta asymetria dodaje nam urody. A teraz przy wykorzystaniu innego produktu i oczywiście taśmy klejącej pokażę Wam, jak powiększyć tę krechę. Takie najstarsze historycznie makijażowo i ulubione przez wizażystów to linery w kremie lub w żelu. Bardzo fajny produkt, niezwykle długo się utrzymuje. Fajna taka tłusta konsystencja, łatwo się z nim pracuje, tak szybko nie zasycha, więc można się nim chwilę pobawić. I przechodzimy do drugiego oka. Pamiętajcie, że te plastry odklejamy chwilę po aplikacji. Niech sobie ten produkt wyschnie, bo jeśli będzie mokry, to możecie, no tak jak farbę, rozmazać. Marysiu, jeśli masz tak mocno wieczorowo zaznaczone kreski, to potrzebne jest dobre wytuszowanie rzęs. I mamy tutaj super czarny tusz pomnażający rzęsy z dwustronną szczoteczką. Świetnie rozczesuje. Już jedna aplikacja wystarczy, żeby efekt był zniewalający. Jak widzicie, wspaniale pogrubia, a jednocześnie pięknie rozdziela rzęsy. Zabieramy się za usta, to już będzie kropka nad i w tym makijażu. Taki spokojny, rozświetlający kolor. Podobasz mi się. Zobaczymy, co Ty o tym sądzisz i te plusterka. Wow. No naprawdę, nigdy sobie takich grubych kresek nie robiłam, bardzo mi się podobają. Są zachwycone. Mam nadzieję, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i tym razem czarna kreska już będzie dla Was łatwizną.